Witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii Zrób to sam, gdzie w chwilach relaksu, wypoczynku montuję sobie tutaj takie to gotowe zestawy dostępne na rynku krajowym, chińskim i w różnych innych miejscach świata. Są to tanie zestawy, zaczynamy od najprostszych. Jest to już trzeci film, ale jeszcze poziom jest bardzo nieskomplikowany. Później dojdziemy do trochę bardziej skomplikowanych układów. Tym razem jest to układ klepsydry na diodach LED. Co tutaj charakterystyczne, tu nie ma żadnej instrukcji do montażu, więc zajrzyjmy do środka. Na pewno są diody. Jest bardzo dużo diod świecących. Jest pierwszy już raz element SMD. Mamy układ scalony SMD. Wygląda, że to jest jednoukładowy mikrokontroler, czyli już taki układ bardziej zaawansowany. Do tej pory to było wszystko na prostych generatorach. Gniazdko zasilania, przycisk, który z opisu służy do zmiany prędkości, wyłącznik, jeden kondensator i dużo diod. Także tutaj z drugiej strony to, że nie ma opisu, specjalnie w niczym nam nie przeszkadza. Co ciekawe, jest tu złącze ISP, czyli możemy sobie ten układ później przeprogramować, jakbyśmy chcieli. Także to taka już zabawka. Tu jest coś podpisane USB. Nie wiem, co tu ma być za USB. No, ale coś takiego jest. Także zabawka taka tutaj przyszłościowa, jak ktoś by chciał się bawić zaprogramowanie po swojemu tego mikrokontrolera, który tu jest. Układ będzie mozolny, jeżeli chodzi o składanie. We wcześniejszym filmie mówiłem o tym, na co zwracamy uwagę, czyli na polaryzację głównie pewnych elementów i w tym wypadku tutaj diod. I już tu w tej przypadku tej płytki mamy zupełnie inaczej oznakowane pola. W poprzednim filmie był plus minus, tutaj mamy anodę i katodę i ścięcie, czyli na obudowie widzimy, gdzie jest ścięcie. Standardowo, zawsze co powtarzam, przy nowych oczywiście elementach, dłuższa nóżka to jest anoda, krótsza katoda, ścięcie, czyli nie będzie problemu z odpowiednim usytuowaniem diodek świecących. Mamy pierwszy element SMD. Jak lutujemy SMD? No, będzie mi tu troszkę ciężko z tego powodu, że nie jest ciężkim lutowanie elementu SMD, tylko ze względu na wzrok potrzebuję przybliżyć się mocno do płytki. A jak się przybliżę, no to zniknę, zasłonię tutaj cały kadr i nie będziecie widzieli, co się dzieje. Zaczniemy od tego elementu tak na szybko. Spróbuję taką najprostszą metodą. Tu jest pin pierwszy, tu jest wycięcie, czyli pin pierwszy. Ja zrobię to tak, że dam troszeczkę cyny na ten pierwszy pin właśnie i może zróbmy troszeczkę zbliżenia, żeby to było lepiej widać dla wszystkich. No, chyba tutaj już za duże zbliżenie, ostrość się nam... O, i jeszcze to widać. I kładę sobie element. W tej chwili nie posługuję się żadnym przyrządem, w sensie pęsety, trzymadełek i tak dalej. Zawsze jest to wygodniej czymś takim to robić. Ja tak na szybko chcę tutaj właśnie wam pokazać taką najprostszą metodę. Nie wiem, czy mi się uda. Może się właśnie bez tego trzymania nie udać. Płytka też jest niezamontowana nigdzie, więc może latać. To jest taki najprostszy i najgorszy sposób montażu. Ale zobaczmy. No, pierwsza nóżka się trzyma, jest troszeczkę krzywo. Nie będzie łatwo tutaj pozostałe przylutować, więc troszeczkę naprostuję. O, rozjechało się. Że widzicie, tak bez przyrządów, bez niczego. To taka zabawa nie jest zbyt miła, ale nawet się udało. Pierwsza nóżka jest przylutowana. No i teraz, jako że jest to jeden układ w dużej obudowie, tu nie ma problemów, po prostu każdą kolejną nóżkę delikatnie tutaj będziemy podlutowywali lutownicą i cyną, ale to już jak będę robił całość układu. W tej chwili są dwie nóżki przymocowane, więc układ się nam nie ruszy, więc nie będzie żadnego problemu, żeby to dalej lutować. Także to chyba tyle uwag. Nie ma tutaj nic więcej, jeżeli chodzi o elementy, z którymi byłyby problemy,
raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów oprócz diod. Także układ prosty, tak jak powiedziałem, mozolny w montażu. Pierwszy z elementem SMD i z elementem, który jest możliwy do programowania. Także ja się biorę za składanie i będzie to oczywiście jak zwykle widać na przyspieszonym filmie. Płytka jest już zmontowana. No widzieliście, jeżeli przejrzeliście ten przyspieszony materiał, że troszeczkę tutaj babraniny z tym było. Dwie metody zastosowałem. Pierwsza się okazała trochę kiepska, gdzie włożyłem wszystkie diody w jednym trójkącie. Ciężko było tu polutować, że potem rzędami robiłem. Ułożenie tych diod, które no powiedzmy idealnie może nie wyszło, ale czasami miałem wrażenie, że nie mogę inaczej diody ułożyć, bo tak jakby różniły się trochę spodem, odlew byłby troszeczkę inny. Oczywiście można to tam podnosić, układać, no to już jest zabawa taka w estetykę, jak ktoś chce się bardziej bawić. Wyszło, no mam nadzieję, całkiem dobrze. Co ciekawe,
Pozostał kondensator, którego nie ma specjalnie gdzie tu włożyć. Nie widzę tu takiej opcji. Zasilanie jest znowuż na małym złączu. To rzadko kiedy takie mamy dostępne. To nie jest standardowe te 5,5 na 2,1. No wyjaśniło się, co to jest USB. Jest to miejsce na wlutowanie po prostu gniazda USB, przez które również można zasilać. I myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby dali od razu tutaj gniazdo USB zamiast tego zwykłego wtykowego, bo prędzej mamy kabelki od ładowarek i innych rzeczy niż zasilacz z takim gniazdem 5V. No ale to już niestety na to nic w tej chwili nie poradzimy. No cóż, no ja muszę teraz znaleźć taką wtyczkę, przejściówkę 5V i zasilić. Także kolejny układ, gdzie mamy kombinację z zasilaniem. Także to troszeczkę pod tym kątem oni nie do końca myślą tak, jak to powinno być. No ale zobaczymy za chwilę, czy to w ogóle działa, jak już tutaj będę miał zasilanie podpięte. I układ mamy podłączony. No i zobaczmy, czy to funkcjonuje. O, ups. No to nie jest klepsydra, jaka powinna być. Jakieś dziwne rzeczy. Przejaskrawione diody. No coś nam nie wyszło. Coś nam nie wyszło. Znaczy mi, nie nam. Wam może wyjdzie. Trzeba się będzie przyjrzeć temu układowi dokładnie. No. Może już niektórzy zobaczyli, co jest nie tak. Bo ja już widzę. Jest duża szansa, że ten układ już będzie do wyrzucenia z winy montującego. Dlatego zawsze mówię, żeby zwracać na to uwagę. I tu jest taki przykład, kiedy zrobiłem coś, nie zwracając uwagi. Oczywiście, no, dlaczego to zrobiłem, to inna sprawa. Chciałem pokazać, co się zadzieje. Co tu może być nie tak? No jest tylko jeden element, który może być nie tak, czyli ten układ scalony, mikrokontroler. No i widać, że tu jest pin pierwszy, a wcięcie jest tutaj, z tej strony. Więc końcówka pierwsza powinna być tutaj, czyli układ jest po prostu przylutowany odwrotnie. Ja go wezmę, wylutuję, przełożę w odwrotnie, no i zobaczymy, czy to w ogóle ruszy. No może nie ruszyć, bo jak wiemy, podłączenie napięć i innych rzeczy pod inne końcówki no powoduje przeważnie uszkodzenie układu. Także być może będzie pierwszy układ uszkodzony. Także pamiętajcie, zwracać uwagę na połączenia wszystkiego, żeby to dobrze funkcjonowało i nie uszkodzić elementu. Także ja się biorę za przylutowanie, a co z tego wyjdzie, to za chwilę zobaczymy. I dokonałem przylutowania układu już poza kamerą. Wymontowałem układ używając takiego oto hotera, bo to jest w sumie najprostsza metoda i taką się stosuje przy elementach SMD, ale to jest osobny temat, jeszcze nie na takie filmy. Lutowałem poprawnie, no i zobaczmy po włączeniu, co się nam zadzieje. No i działa. Śmiesznie to wygląda. Pogaszę światła. Piasek się przesypuje. Ale patrząc, to te diody jednak się troszeczkę jarzą, nawet jak są zgaszone. Więc dobrze by było jakiś tu filtr założyć, który by troszeczkę to tą poświatę zlikwidował. Prędkość się zmienia. To jest chyba maksymalna, tak. No wiadomo, działa w jedną stronę, jak to klepsydra. Teraz leci do góry nogami, można powiedzieć. No taki gadżecik, który można gdzieś sobie postawić i udawać, że odmierza czas. Także jak widzieliście,
Można się pomylić, czego lepiej nie robić, bo może to doprowadzić do zniszczenia układu. Tutaj na szczęście się udało. Po przelutowaniu układ zadziałał, czyli podanie napięcia na jakąś inną końcówkę nie spowodowało tutaj uszkodzenia. Widocznie nie było to jakiś istotny fragment. Pozostał nadal ten kondensator, który tutaj nie do końca wiadomo gdzie wstawić, bo nie ma na niego miejsca. Zasilanie no, wymaga wtyczki małej zasilania, 4 bodajże milimetry ona jest. Mogli zrobić zasilanie poprzez USB. Jak ktoś ma takie gniazdko, będzie mógł plutować i wtedy poprzez USB to będzie zasilane. Ale układzik działa, czyli kolejny moduł, kit do samodzielnego złożenia, który jest funkcjonujący. Praca żmudna, mozolna. Bardzo dużo czasu zajmuje odpowiednie wlutowanie i pozycjonowanie tych diod. Także na tym najwięcej czasu tracimy. No i pierwszy układ, jaki tu montowałem w tej serii, którym jest element SMD. To tyle. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Zapraszam do kontaktu, jeżeli macie jakieś pytania, poprzez Messengera, profil na Facebooku, tudzież poprzez e-mail. I zapraszam również do oglądania kolejnych filmów, jakie pojawią się na moim kanale. Do zobaczenia.